Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, chciałbym dziś z tobą porozmawiać o bitwie, która trwała miesiąc, zginęło w niej w sumie ponad 10 tysięcy żołnierzy. Bitwie, która była niezwykle intensywna i dramatyczna, a mimo to jest obecnie gdzieś w mroku zapomnienia. Mam tu na myśli bitwę o Poznań w 1945 roku. Wyciągniemy ją więc dzisiaj z tego mroku zapomnienia i może zacznijmy od tego, dlaczego właściwie te walki o Poznań były aż tak krwawe. Pozwól Kamilu, że się z tobą częściowo zgodzę, a częściowo się nie zgodzę bo rzeczywiście w powszechnym odbiorze wielka radziecka ofensywa zimowa z 1945 roku, która przeszła do historii jako operacja wiślańsko-odrzańska, jest postrzegana jako taka operacja przeprowadzona przy minimalnym czy raczej nieudanym oporze wojsk niemieckich. To znaczy Armia Czerwona jak burza przechodzi między Wisłą a Odrą w styczniu, w lutym 1945 roku. I to jest w dużej mierze prawda, bo armia niemiecka nie jest w stanie między Wisłą a Odrą skutecznie powstrzymać tej radzieckiej nawały przy użyciu wojsk liniowych, zwłaszcza na tym centralnym kierunku natarcia, czyli warszawsko-berlińskim. Armia czerwona z linii Wisły przetacza się jak walec dosłownie przez zachodnie Mazowsze, przez Wielkopolskę, dociera do Odry, dochodzi już do strefy operacyjnej obrony Berlin. I to odbywa się dosłownie w ciągu kilkunastu dni, bo Pierwszy front białoruski, dowodzony przez marszałka Żukowa, rusza z linii Wisły na Mazowszu 14 stycznia, a 30-31 stycznia, 1 lutego wojska radzieckie są już na linii Odry. Niemniej w paru odcinkach już o tym mówiliśmy, że o ile niemieckie armie ogólnowojskowe nie są w stanie powstrzymać natarcia nieprzyjaciela, o tyle Niemcy w wielu miejscach stawiają długotrwały i bardzo zażarły Opór w oparciu o rejony umocnione, o twierdzę. Rozmawialiśmy już o przypadku miasta Piła, rozmawialiśmy o niezwykłym przypadku garnizonu Torunia, który wyszedł z miasta. Rozmawialiśmy o twierdzy Widmo, czyli Warszawie, gdzie tego oporu niemieckiego nie było. Ale najbardziej twardym orzechem do zgryzienia jako twierdza na drodze do Berlina dla żołnierzy Pierwszego Frontu Białoruskiego, marszałka Żukowa, był Poznań. To była twierdza która w największym stopniu w wymiarze operacyjnym i wojskowym napsuła krwi dowódcy I Frontu Białoruskiego i dowódcom jego armii ogólnowojskowych. I zgadzam się z tobą i nie zgadzam dlatego, że w takim szerszym odbiorze II wojny światowej na ziemiach współczesnej Polski, w kontekście walk zimą 1945 roku, rzeczywiście wielu ludzi postrzega tą radziecką ofensywę wiślańsko odrzeńską jako błyskawiczne pasmo, Samych sukcesów. Ale nie mogę się z Tobą zgodzić, że Bitwa Poznańska jest zupełnie zapomniana, bo Poznań, stolica Wielkopolski, ma własną bogatą, niezwykle barwną historię i w Poznaniu, czy w Wielkopolsce, ta świadomość tych ciężkich, krwawych walk o Poznań w 1945 roku jak najbardziej jest pielęgnowana. To najlepszym przykładem jest niezwykle bogata literatura przedmiotu, która wychodzi w ostatnich latach. Wspomnę tu przede wszystkim zasługującą na uznanie, tak zwaną serię Festung Pozen. Więc wielka, krwawa i ciężka bitwa o Poznań w 1945 roku doczekała się już swojej bogatej literatury, ale masz rację, że u większości ludzi nie ma świadomości tego, że w styczniu i w lutym 1945 roku stoczono o Poznań niezwykle krwawą, nawet jak na warunki frontu wschodniego, niezwykle intensywną i niezwykle dramatyczną. Na obicie bo bitwa o Poznań to mówiąc kolokwialnie była po prostu rzeźnia. No właśnie, i tu wrócę do tego swojego pierwszego pytania, dlaczego zdobycie akurat tej twierdzy było okupione tak wielkimi stratami ze strony armii czerwonej i jednocześnie wielkimi stratami Wehrmachtu w obronie. Co było takiego wyjątkowego w tym Poznaniu? Intensywność i krwawość tej bitwy wynikała z faktu, że Rosjanie musieli zdobyć Poznań. Nie mogli go sobie po prostu zostawić. On w wymiarze operacyjnym jako Miasto jako węzeł komunikacyjny był absolutnie niezbędny dla powodzenia operacji zaczepnej na Berlin. Twierdzę, niemieckie rejony umocnione, Festerplatz, one w zamyśle Hitlera i niemieckich dowódców miały być cierniami, miały być łamaczami fal wrogich ofensyw, gdyż walcząc w okrążeniu na tyłach wroga, paraliżowałyby jego system komunikacji. I Poznań w pełni spełniał dokładnie tą rolę, to znaczy pierwszy front białoruski, marszałka Żukowa, atakujący z linii Wisły, musiał dla zdobycia Berlina posiadać w swoich rękach dwa war. Ważne węzły komunikacyjne, Warszawę i Poznań. Musiał posiadać drożne linie komunikacyjne, aby z terenów Związku Radzieckiego przez tereny zrujnowanej Polski dochodziły transporty kolejowe i samochodowe na front w rejonie Odry. Pierwszy front białoruski, który w styczniu 1945 roku wykonał taki blitzkrieg przez pół Polski. Potem przez cały luty 1945 roku nie posuwał się już dalej na zachód. Ofensywa Armii Czerwonej stanęła na linii Odry, dlatego że z jednej strony były rozciągnięte skrzydła, Niemcy cały czas trzymali Pomorze. Z drugiej strony były niewydolne linie zaopatrzeniowe. Należało odbudować sieć kolejową, podciągnąć zaopatrzenie nad Odrę. To było bezwzględnie konieczne i do tego bezwzględnie konieczne było posiadanie Warszawy, gdzie Rosjanie zaczęli odbudowywać mosty kolejowe i Poznania. Dopóki bronił się Poznań, paraliżował radziecką logistykę w wymiarze operacyjnym i marszałek Żukow musiał zdobyć Poznań, ale jednocześnie to, że ta bitwa trwała aż miesiąc, budziło gniew sławnego radzieckiego dowódcy. Bo Poznań to jest przypadek niezwykle skomplikowany i złożony, dlatego że Rosjanie chcieli zawładnąć miastem jak najszybciej, ale Poznań to wielkie miasto. Poznań w okresie niemieckiej okupacji był po po prostu logistycznym niemieckim hubem. Taka twierdza ma zapasy amunicji, taka twierdza ma zapasy broni, taka twierdza może bronić się długo. A Poznań jeszcze dodatkowo był rzeczywiście twierdzą. To znaczy, mamy w II wojnie światowej dwa rodzaje twierdz: rzeczywiste i fikcyjne bo czasami jest tak, że dowódca wydaje rozkaz. Ten punkt na mapie będzie twierdzą, ale to, że on powiedział, że to ma być twierdza, że on wydał rozkaz, że to jest twierdza, nie czyni tego obiektu jeszcze twierdzą. Tu najlepszym przykładem jest właśnie Festung Warschau. Natomiast Poznań rzeczywiście był starą, pruską, potem niemiecką twierdzą i specyfiką walk o Poznań było to, że wykorzystano w nim starą fortyfikację stałą jeszcze z XIX wieku i te forty, które Prusacy, Niemcy budowali jeszcze w XIX wieku, które miały chronić Poznań przed armią jeszcze rosyjską, jeszcze armią carów, one koniec końców zostały wykorzystane w walce przeciwko Armii Czerwonej. I Armia Czerwona krok po kroku musiała te forty zdobywać, niszczyć, podpalać, rozwalać z ciężkiej artylerii. Jakie siły broniły tego miasta, że te walki trwały aż tak długo? Tak naprawdę pojęcie sił broniących miasta jest zagadnieniem złożonym. W założeniach teoretycznych w Wojskowości jest tak, że planuje się garnizon twierdzy oparty o kilka związków taktycznych, dywizji, piechoty, ewentualnie dywizji fortecznych. I były trzy warianty obrony Poznania. W idealnym wariancie Niemcy zamierzali skoncentrować wokół miasta na jego dalekich przedpolach, na pozycjach polowych nawet pięć dywizji piechoty. Cały rozbudowany korpus broniłby się kilkanaście kilometrów na przedpolach miasta. Wariant pośredni zakładał obronę siłami korpusu trzech dywizji ogólnowojskowych, bliżej Miasta, no i był wariant najbardziej pesymistyczny, gdzie obrona musiałaby się opierać już o samą zwartą zabudowę miasta i forty na jego przedmieściach, wtedy sam garnizon miałby stawiać opór. Problem Niemców polegał na tym, że właściwie we wszystkich potencjalnych twierdzach na froncie wschodnim na zachód od Wisły nie było stałych, silnych garnizonów. Po prostu Niemcy już nie mieli wojska liniowego, armii polowej, która na zaś mogłaby obsadzić jakąś twierdzę. To powodowało, że kiedy w styczniu 1945 roku front podszedł pod miasto. Garnizon miasta miał charakter improwizowany. On się składał z Pododdziałów, oddziałów lub zgoła pojedynczych żołnierzy z setek różnych jednostek. Po zdobyciu Poznania jego zdobywca, znany nam doskonale Wasili Iwanowicz Czujkow, bohater z pod Stalingradu, dowódca ósmej Armii Gwardii, sporządzał raport o walkach o Poznań. I w tym raporcie starał się wymienić oddziały przeciwnika, które pokonał. I to jest kilkadziesiąt różnych oddziałów, pododdziałów. Od szczebla dywizji, a kończąc na szczeblu batalionu. Dlatego, że Czujkow wymienia tam mnóstwo różnego rodzaju batalionów, wojsk ochronnych, wymienia bataliony policyjne, jednostki budowlane. W ogóle ten raport się śmiesznie zaczyna, bo to jest tam dosłownie tak napisane, że walczyliśmy z ostatkami, czyli z resztkami. Tak, ale w tym dokumencie jest napisane siły przeciwnika. Ostatki, dwie 251. dywizji piechoty, ostatki 10. dywizji grenadierów pancernych, 11. pułk artylerii przeciwlotniczej, bataliony ochronne takie i takie, bataliony szkolne takie i takie, bataliony budowlane takie i takie. I rzeczywiście Poznań jako węzeł komunikacyjny był miejscem, gdzie w czasie odwrotu wycofywały się resztki niektórych dywizji niemieckiej 9. Armii Ogólnowojskowej. Poznań to było zaplecze, czyli armia rezerwowa. Tam było mnóstwo jednostek szkolnych, mnóstwo jednostek magazynowych bezpieczenia i tak dalej. Po ogłaszeniu alarmu część tych jednostek się ewakuowała, część stawała się elementami garnizonu. Czyli Poznań, którego dowódcą był generał Ernst Mattern. On miał pod swoimi rozkazami mnóstwo oddziałów o charakterze improwizowanym bądź pododdziałów o niskiej wartości bojowej, ale rzeczywiście tych pododdziałów było mnóstwo, więc tworzono różnego rodzaju improwizowane jednostki o bardzo różnej jakości bojowej, bo batalion policji, czy batalion ochronny, batalion strzelców krajowych, to są oddziały tyłowe o niskiej jakości bojowej. Ale w Poznaniu swoją siedzibę miała piąta szkoła podchorążych piechoty. I piąta szkoła podchorążych piechoty, 1700 żołnierzy, tak naprawdę można by powiedzieć improwizowany pułk, to była elitarna niemiecka jednostka wojskowa, która została postawiona w stan alarmu i była najbardziej Wartościowym elementem twierdzy poznań. Poznań to także batalion szkolny granadierów SS, to także 500 szkolno zapasowe dywizjon dział szturmowych, czyli te wszystkie jednostki wcześniej szkoliły żołnierzy i oprócz młodych poborowych była tam wytrawna kadra dowódcza, ludzie o dużym doświadczeniu bojowym, więc Poznań był naprawdę wielkim wyzwaniem. Czujkow, kiedy pisał raport po zdobyciu miasta, uznał, że garnizon liczył 31 150 żołnierzy. Być może jest to liczba zdecydowanie zawyżona, dlatego że Rosjanie oni lubili podbijać bębenek. Zawsze lepiej pokazać, że zdobyło się miasto, gdzie tych obrońców było znacznie, znacznie więcej. Czujkow napisał, że po bitwie wzięto 23 516 jeńców, ale to jest zafałszowana relacja. To znaczy, często za jeńców podawano ludzi, którzy wcale nie byli niemieckimi kombatantami. Więc ten garnizon możemy szacować jego liczebność, między 20 a 30 tysięcy żołnierzy. Niemniej on był bardzo niewielki. Jednorodny. Z jednej strony mieliśmy więc Armię Czerwoną, która walczyła dywizjami, brygadami, pułkami, batalionami regularnej armii ogólnowojskowej. Z drugiej strony mieliśmy improwizowany garnizon złożony z dziesiątek różnego rodzaju kompanii, batalionów najróżniejszego przeznaczenia, najróżniejszego autoramentu. Ale nie możemy tracić z oczu tego, że absolutnie najbardziej elitarną i najlepszą jednostką niemiecką była Piąta Szkoła Podchorążych Piechoty. I tu Kamilu muszę zrobić pewną dygresję. Dla mnie osobiście, jako dla historyka także Powstania Warszawskiego, bitwa o Poznań w 1945 roku jest w wymiarze emocji nieporównywalnie ważniejsza i bliższa mi niż jakakolwiek inna bitwa Frontu Wschodniego w 1945 roku. Ale dlaczego? Co ma Poznań wspólnego z Powstaniem Warszawskim? No właśnie ma bardzo dużo, bo z Poznania wyszła śmierć. Ale nie, może nawet nie z Poznania, z Pozen wyszła śmierć. No to jest nie Niezwykle enigmatyczne, no musisz to wyjaśnić. Piąta Szkoła Podchorążych Piechoty, 500. Szkolno-Zapasowy Dywizjon Dział Szturmowych, niemieckie bataliony policyjne z kraju Warty. To są jednostki, które pacyfikowały Warszawę w 1944 roku. I w 1944 roku to ci żołnierze palili, niszczyli Warszawę i zabijali jej mieszkańców. To właśnie działa szturmowe z 500 szkolnego zapasowego dywizjonu dział szturmowych walczyły w Warszawie. Tak jak oficerowie ze szkoły podchorążych w Piechoty, z Poznania zarządzali kompaniami, które pacyfikowały część Warszawy. To samo dotyczy jednostek policyjnych, które przyjechały z kraju warty, dokonywały mordów w Warszawie. I w jakimś zakresie sprawiedliwość dopadła ich wszystkich w styczniu i w lutym 1945 roku w Poznaniu. Bo rozumiem, że po spacyfikowaniu powstania te poddziały wróciły do swoich macierzystych garnizonów. Właśnie w Poznaniu. Dokładnie tak. I sprawiedliwość dopadła ich w styczniu i w lutym 1945 roku. Jak często patrzysz na wykazy SS-manów, także z generalnego gubernatorstwa, gestapowców, którzy służyli w GG, na przykład w Warszawie, którzy pacyfikowali Powstanie Warszawskie, którzy zajmowali stanowiska w Radomiu, w Sochaczewie, w Warszawie. Front, gdy ruszył w styczniu 1945 roku, oni wszyscy uciekali na zachód, i większość z nich uciekła do Poznania, już z tego Poznania nie wyszła. Nie wyszła już z Poznania piąta szkoła podchorążych piechoty, nie wyszli już z Poznania SS-mani z Warszawy czy z Radomia. Często ich biogramy kończą się zaginą w Poznaniu, w lutym 45 roku. Widziany po raz ostatni w Cytadeli Poznańskiej w lutym 45 roku. I osobiście ci powiem, że jako historyk Powstania Warszawskiego no to widzę ich koniec. Widzę koniec wojsk pacyfikacyjnych nie tylko Wehrmachtu czy SS, przede wszystkim policji z kraju Warty, bo kto najwięcej ludzi zamordował w Warszawie w 44 roku? Nie SS-mani, nie Wehrmachtowcy, tylko policjanci z kraju Warty. Ich los się dopełnił w poznańskiej Cytadeli na ulicach Poznania w lutym 45 roku. I kiedy Armia Czerwona ich szturmowała w tej cytadeli poznańskiej. Tych policjantów, tych SS-manów, tych podchorążych to pod przymusem często, ale kładki szturmowe dla bojców Armii Czerwonej kładli w Poznaniu tak zwani polscy cytadelowcy. Czyli ludność polska Poznania została włączona do walki przeciwko Niemcom w Poznaniu przez Armię Czerwoną. I ci Niemcy, którzy w 1944 roku tak skutecznie pacyfikowali nas w Warszawie, kładli głowy koniec końców w Poznaniu z ręki armii czerwonej, ale poniekąd też i z ludności polskiej w Poznaniu, która przez tyle lat musiała zginać kark przed niemieckimi panami, bo gdzie była najbrutalniejsza germanizacja? Na Śląsku, na Pomorzu i właśnie w Wielkopolsce. A Niemcy uważali ten obszar za swój. My w 1939 roku niestety z tego Poznania wyszliśmy bez jakiegokolwiek oporu. Cała Wielkopolska, no taki był plan operacyjny, ale cała Wielkopolska dostała się w niemieckie ręce właściwie bez walki. Dramatyczne były losy naszego kierownictwa poznańskiego w 1939 roku. No prezydent miasta, Tadeusz Rugę, on wyjechał na wschód, dostał kulę od Ukraińców lub Rosjan na kresach. Ten nieszczęsny pułkownik Ludwik Bociański, już kiedyś o nim Mówiliśmy, to był wojewoda poznański w 1939 roku. On, jak śmigły ryc, przejeżdżał przez most graniczny do Rumunii, to próbował się zastrzelić na znak protestu. Niemcy w 1939 roku wchodzili na obszary Wielkopolski triumfalnie. Część ludzi wysiedlili do GG. Część polskich patriotów zamordowali. Część ludzi zmusili, żeby podpisywali listy, Ale Poznań w dużej mierze wciąż był Polski. To doskonale widać, bo kiedy 21, 22 stycznia 1945 roku Armia Czerwona podchodziła już pod Poznań. To komendant twierdzy, generał Ernst Matern wydał odezwę do ludności miasta Poznania, że wszyscy mają wyjść z miasta. On bał się polskiego powstania w Poznaniu. Wiedział, że to wciąż jest polskie miasto, gdzie mieszka mnóstwo Polaków, mimo że oczywiście było też tam mnóstwo Niemców. Była zima, ludzie nie mieli gdzie się podziać, nie mieli dokąd pójść, a komendant miasta nakazuje natychmiastowe opuszczenie przez ludność miasta. I część ludzi posłuchała, część nie, część została. Poznań zdobywały wojska generała Czujkowa, czyli ta elitarna ósma armia gwardii, niezwykle doświadczona w walkach miejskich, przecież to armia, która walczyła pod Stalingradem. Co prawda, myślę, że tych żołnierzy ze Stalingradu w tej armii było niewielu już w tym czasie, ale fakt jest taki, że armia była elitarna. I jakimi siłami próbowała zdobyć to miasto, i czy to miało jakiś wpływ na to, że że te walki trwały tak długo. Tu poruszyłeś bardzo ciekawe zagadnienie, bo rzeczywiście Czujkow zdobywał Poznań. I zdobył Poznań. Natomiast to nie był jego pas odpowiedzialności. 14 stycznia 1945 roku marszałek Żukow rzuca swoje wojska do natarcia na zachód. Rzuca swoje wojska do natarcia na Berlin. Taki jest rozkaz. Z linii Wisły bez pauzy operacyjnej zdobyć Berlin. I radzieckie armie idą na zachód. W pierwszej kolejności oczywiście idą wojska w pełni zmechanizowane, czyli armie pancerne. I Poznań jest na kierunku natarcia pierwszej armii pancernej gwardii generała Michaiła Katukowa to czołgi Katukowa jako pierwsze 22 stycznia dojeżdżają na przedmieścia Poznania tylko Katukow, jako dowódca armii pancernej, ma za zadanie omijać silne punkty oporu, ale jeżeli one są słabymi punktami oporu, a są cennymi obiektami, takimi jak wielkie miasto, super ważny węzeł komunikacyjny, to powinien spróbować zdobyć taki obiekt. I Katukow 22, 23, 24 stycznia niewielkimi siłami swojej armii pancernej rzeczywiście próbuje poznać zdobyć. Tylko szybko się orientuje, że to jest jednak poważny przeciwnik, dlatego że poznać, na swoich przedpolach ma starych 18 fortów, jeszcze z XIX wieku, które są wzmocnione nowszymi umocnieniami polowymi. Więc rozpoznanie radzieckie informuje, że do Poznania ciężko wjechać, że miasto ma silny garnizon, że na przedpolach miasta jest kilkanaście fortów ceglanych ze wzmocnieniami, że są umocnienia polowe, że przeciwnik broni się twardo i Katukow po pierwszych chimerycznych próbach opanowania Poznania 26 stycznia tak naprawdę przetacza swoją armię dalej na zachód. Przy czym już czołga. Czołgi Katukowa zadają Niemcom bardzo poważne straty na przedpolach, bo garnizon się broni, ale czołgi Katukowa dojeżdżają do licznych magazynów, wjeżdżają na lotniska. Poznań-Krzesiny, dziś lotnisko wojskowe, to było również lotnisko wojskowe w czasie II wojny światowej. Tam znajdowały się zakłady produkcyjne firmy focke -Wulf. Tam również znajdowała się potężna baza lotnicza, gdzie jesienią 1944 roku w Rządkach Niemcy ustawili dosłownie setki samolotów, dla których nie było już paliwa. I czołgi Katukowa no, zdobywają takie trofea ale Poznań jest w pasie natarcia 69. Armii. Znamy tą armię choćby z odcinka Bitwa o Zamek. To są ci sami żołnierze, ten sam 91. Korpus Strzelecki, który walczył o Zamek w Janowcu. Teraz, w styczniu 45. roku, 69. Armia ma za zadanie zdobyć Poznań. Ale Czujkow, dowódca 8. Armii Gwardii, to on chce mieć laury zdobywcy Poznania. Chce ubiec dowódcę 69. Armii. I mimo, że Poznań po nieudanym rajdzie czołgów katuk ma zajmować 69. armia, to Czujkow sam się pcha na Poznań. Czy to znaczy na przykład, że Czujkow spodziewał się niewielkiego oporu w tym Poznaniu? Myślał, że to będzie łatwy co? Tak, myślał, że Niemcy są tak rozdrgani, bo no widzi przed sobą przeciwnika, który od kilku dni nic innego nie robi, tylko ucieka. A w ogóle to armia czerwona wyszła na wolną przestrzeń operacyjną. Niemcy nie są w stanie otworzyć regularnej linii frontu. Cofają się nieładzie, rozbitki wojsk, a nowe wojska nie nadchodzą. To powoduje, że Czujkow uważa, że Poznań można zdobyć z marszu, że miasto jest nieprzygotowane do obrony. A między Warszawą a Berlinem jest to największe miasto, więc Czujkow jest zachłanny. On chce tego Poznania. I mimo że to 69. Armia powinna nacierać na Poznań, kieruje tam swoje wojska. I szef sztabu 8. Armii Gwardii, szef sztabu generała Czujkowa, generał Bielawski pisze do dowódcy 29. Korpusu Strzeleckiego Gwardii coś takiego: "Nie spóźnijcie się w zdobyciu miasta Poznań, bo mogą go opanować wojska Kupaczkiego 69. Armii, podchodzące do miasta" sta od południa to jest taka wewnętrzna rywalizacja między generałami Armii Czerwonej. Jaka armia zajmie jakieś miasto? Koniew również próbował zabierać, kraść miasta Żukowowi. Żukow próbował miasta kraść Koniewowi, a ich podwładni generałowie, dowódcy armii ogólnowojskowych, robili dokładnie to samo. Mimo że tak naprawdę Katukow wysłał do dowództwa frontu meldunek 24 stycznia, że Poznań jest silną twierdzą, że nie da się go zdobyć z marszu, a mimo to Czujkow wpakował się w ten Poznań. 25 5 stycznia 1945 roku czołowe oddziały radzieckie 8 Armii Gwardii zaczęły od wschodu szturmować linię fortów twierdzy Poznań. Szybko się zresztą przekonano, że to jest twierdza, którą trzeba zdobyć regularnym szturmem, że to nie będzie operacja krótka. I do 26 stycznia tak naprawdę Rosjanie otoczyli Poznań, który, tak jak powiedziałem, chroniony był linią fortów. 18 fortów było kośćcem obrony na przedpolach Poznania, potem linia kolejnych umocnień znajdowała się w mieście, w mieście znajdowała się też stara twierdza, której sercem była Cytadela. I Czujkow miał problem, dlatego że uświadomił sobie, że będzie musiał do zdobywania tak wielkiego miasta zaangażować dużą część swojej armii, podczas gdy jego zasadniczym celem był Berlin, a Poznań był problemem i Czujkow miał trzy korpusy strzeleckie czwarty, 28 i 29. Korpusy Strzeleckie Gwardii. Nasi słuchacze znają je już chociażby z walko studzianki czy ogłowaczów i powierzono zdobycie poznania dwudziestemu dziewiątemu korpusowi Strzeleckiemu Gwardii siłami trzech dywizji 27, czwartej i 82. Ale tutaj spodziewam się, że te dywizje, jak każda dywizja Armii Czerwonej w 1945 roku, jeżeli chodzi o ilość żołnierzy, nie były zbyt silne. Masz 100% racji. Dwudzi 25 stycznia 45 to jest właściwie pierwszy dzień szturmu Poznania. 27 Dywizja Strzelców Gwardii ma 4780 ludzi. 74 Dywizja Strzelców Gwardii ma 5900 żołnierzy, najsilniejsza. 82 Dywizja Strzelców Gwardii 4545 żołnierzy. Czyli te trzy dywizje, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, razem mają tyle żołnierzy, ile powinna liczyć jedna silna Dywizja Piechoty. I są słabsze liczebnie niż garnizon Poznania. To w takim razie na co liczył Czujkow i no jak chciał zdobyć ten Poznań? Armia generała Czujkowa liczyła ponad 100 tysięcy żołnierzy. Czujkow został zmuszony do wydzielenia ponad 50 tysięcy ludzi komponentu udarzeniowego. Wiadomo było, że trzema dywizjami nie zdobędzie Poznania. Dlatego po pierwsze wzmocnił Korpus 29 dodatkowymi jednostkami. Przydzielił 39 Dywizję Strzelców z 28 Korpusu. Również przez jakiś czas trzymał 88 Dywizję w rezerwie. Ponadto pod Poznań podeszły wojska 69 Armii. Cały 91 Korpus Strzelecki, 117, 370, 312 Dywizja. To powodowało, że do zdobycia poznania przygotowano tak naprawdę aż 9 Dywizji Strzelców, z czego 7 było realnie zaangażowanych przez jakiś czas tą bitwę. Ale czy wojska 8 Armii Gwardii w jakiś sposób koordynowały swoje działania z wojskami 69 Armii? Czy tam każdy chciał być pierwszy? Nie, no tutaj trzeba było tak naprawdę podporządkować wojska 91 Korpusu Strzeleckiego wojskom 8 Armii Gwardii. Czyli była. To bitwa, która zaangażowała dwie radzieckie armie. Jeden korpus z jednej, drugi korpus z drugiej. Jeden korpus był wzmocniony. Śmiało możemy powiedzieć, że cała armia ogólnowojskowa zdobywała Poznań, ale armia ogólnowojskowa, te dywizje strzelców to było nic. Czujkow wprowadził pod Poznań swoje podstawowe siły artylerii i czołgów i musiał je wszystkie zostawić pod Poznaniem. Ciężką artylerię, która w kolejnych dniach podchodziła w ten rejon. 26 stycznia, o godzinie 18, Czujkow dostał pod swoje rozkazy. 91 Korpus Strzelecki 69 Armii, i zaczęło się oblężenie, zaczął się szturm. Czujkow walczył inteligentnie. Przestał atakować od wschodu. Od wschodu zostawił tylko jedną, drugą Dywizję Strzelców, która miała jedynie wiązać Niemców. Od północy 39. Dywizja Strzelców robiła podobnie. Natomiast szturm został zaplanowany z odcinka południowo-zachodniego. Tam skoncentrowano dwie dywizje, 74. i 27. oraz część oddziałów 69. Armii. Ale oprócz dywizji strzelców, Czujków wprowadzał siły wzmocnienia, w tym czołgi ciężkie bardzo ciekawy przypadek 11. Brygada Pancerna Gwardii 60 czołgów ciężkich i S-122 liczne pułki artylerii samobieżnej, w tym ciężkie działa samobieżne w tym S-152. Czyli 60 tysięcy żołnierzy, setki chałbic, armat, moździerzy, wsparcie pancerne. I 26 stycznia rozpoczął się gwałtowny, zmasowany atak od południowego zachodu. Już 27 stycznia to uderzenie częściowo przełamało niemiecką obronę na południowym zachodzie. Rosjanie zbliżyli się do centrum miasta. 27-28 stycznia dowództwo niemieckie, generał Matern, byli przekonani, że miasta nie da się utrzymać. Wydawało się, że twierdza padnie, dlatego że ten atak był gwałtowny, ale poniesiono bardzo duże straty. 28-29 stycznia natarcie zaczęło zwalniać. Mimo to do 1 lutego udało się wojskom, Radzieckim osiągnąć centrum, a 2 lutego symbolicznie Armia Czerwona znalazła się już w samym sercu Poznania, dlatego że 2 lutego zdobyto tak zwany zamek cesarski w samym centrum Poznania. Czyli po tygodniu Rosjanie byli w centrum Poznania. Ale to dlaczego w tym momencie bitwa de facto się nie skończyła? Dlaczego Niemcy bronili się jeszcze tyle czasu później? Dlatego, że nadal broniły się forty na przedpolu, nadal broniła się cytadela, nadal część Poznania była w niemieckich rękach. W tym czasie Żukow wściekał się na Czujkowa. Czołowe armie Żukowa, w tym część wojsk Czujkowa, były już nad Odrą, a duża część armii wciąż tkwiła w Poznaniu. I na początku lutego Żukow zaczął wyklinać Czujkowa. Zaczął mówić, co wy robicie, towarzyszu Czujkow? Połowa waszej armii jest związana w Poznaniu, a my tu Berlin mamy zdobywać. Znając Żukowa, no to mówisz to w bardzo delikatnych słowach. On słynął raczej z tego, że był dość agresywny w swojej ekspresji. To prawda, ale tutaj strafił swój na swego. Co jak co? Ale generał Czujkow potrafił odgryzać się swojemu przełożonemu nie lepiej niż marszałek Żukow beształ jego. Ale faktem jest, że Czujkow przyjął do wiadomości, bo Żukow miał rację. I już 3 lutego zaczęto na przykład na zachód przekierowywać 39 Dywizję Strzelecką. Znaczy musieli Rosjanie kombinować, bo wciąż broniła się część fortów. Broniły się forty na przedpolu Poznania, na wschód od linii rzeki Warty. Dlatego kiedy 39 Dywizja na przykład odchodziła, to 82 Dywizja zajmowała na północy jej stanowiska. Z kolei 82 Dywizję rotowała 312 Dywizja z 91 Korpusu. Naci Wysisk Armii Czerwonej cały czas trwał. Po zakończeniu z powodzeniem natarcia od południowego zachodu, zaczęło się jednoczesne natarcie z północy na południe i ze wschodu na zachód celem np. likwidacji wojsk niemieckich na wschód od linii rzeki Warty. To były ciężkie walki, które trwały w przypadku Falk na wschód od Warty aż do 17 lutego. W dramatycznych, ciężkich bojach Armia Czerwona zdobywała fort za fortem. To było regularne oblężenie, ale okazało się, że te stare pruskie fortyfikacje są bardzo skuteczne. Można je izolować, można je obchodzić, wojska przenikały do miasta, ale te forty broniły się, a ogień z tych fortów blokował główne drogi i zupełnie uniemożliwiał użycie kolei. Więc Rosjanie chcąc, nie chcąc musieli po kolei w dramatycznych, ciężkich walkach zdobywać fort za fortem, budynek za budynkiem. I ósma Armia Gwardii Czujkowa miała z tym problem, więc potrzebowała wyspecjalizowanych oddziałów szturmowych. 28 stycznia do Poznania dotarła druga Szturmowa Brygada Inżynieryjsko-Saperska. Dla patronów mieliśmy specjalny odcinek właśnie o tych specyficznych jednostkach Armii Czerwonej. Ich żołnierze byli wyposażeni m.in. w miotacze ognia, wiązki granatów, te sławne kirysy ochronne, te zbroje czasów II wojny światowej, a nie tylko ci saperzy nosili te metalowe kirysy, nie tylko byli inaczej uzbrojeni niż zwykli bojcy, ale przede wszystkim mieli różnego rodzaju nietypowe wyposażenie. W ramach II Brygady do walki w Poznaniu wszedł 516 Pułk Czołgów Miotaczy Ognia. Ale to wszystko było wciąż za mało. Czujkow wciąż się wściekał, bo te forty mimo wszystko stawiały opór. Oczywiście, czasami bywało inaczej. Kiedy pod koniec stycznia z południowego zachodu wyszło potężne uderzenie na centrum Poznania, to nagle forty najbardziej położone na zachodzie twierdzy Poznań, nagle zostały odizolowane od Poznania. I 30 stycznia garnizon tych fortów po prostu uciekł na zachód. Co ciekawe, właściwie nikim nie przeszkadzał. To wszystko dochodziło do Himmlera. Himmler, dowódca grupy armii Wisła, stwierdził, że generał Matern jest za miękki. I sięgnął po fanatom fanatycznego oficera. No skąd mógł wziąć fanatycznego oficera w Poznaniu, jak nie z piątej szkoły podchorążych piechoty? Pułkownik Ernst Gonel. On został wyznaczony na nowego dowódcę obrony twierdz. Generał Matern podlegał od tej chwili pułkownikowi Gonelowi, no ale, ponieważ pułkownik Gonel był pułkownikiem, to zrobiono go generałem majorem. I tak oto na przełomie stycznia i lutego 45 roku zmienił się dowódca twierdz. A czy to właściwie w tym momencie bitwy odegrał jakąkolwiek rolę? Tak, dlatego że Matern był bezbarwnym oficerem. Natomiast Ernst Gonel, on i jego podchorążowie byli fanatykami. I Gonel, mimo, że Armia Czerwona weszła do centrum Poznania, mimo, że 2 lutego padł w Zamek Cesarski, powiedział walczymy do końca, walczymy jak tylko długo się da. I to przedłużało obronę, fanatyczna obrona do końca. Dowództwo niemieckie próbowało jakoś pomóc twierdzy. 28 stycznia rozpoczął się most powietrzny. Tutaj niemieckie samoloty transportowe Junkers 52-3M lądowały na tzw. Łące Cepelinów, czyli na lotnisku polowym na północ od Cytadeli. Ale tak jak powiedziałem, Rosjanie rotowali dywizjami i wkrótce rozpoczęło się zmasowane uderzenie z północy na południe. 5 lutego padło lotnisko i od tej chwili Niemcy mogli już tylko zrzucać zasobniki z zaopatrzeniem, ale nie można już było drogą powietrzną ewakuować żadnych żołnierzy. Ale walka trwała, forty zdobywano miotaczami ognia, ostrzałem bezpośrednim, szturmami piechoty. To była ciężka i trudna walka. Okazało się, że nawet armaty czołgów ciężkich IS-122 e to nie jest wystarczające narzędzie, żeby rozwalać te stare forty. Czujkow musiał czekać na naprawdę grube działa. 9 i 10 lutego podprowadzono do Poznania artylerię wielkiej mocy. Te potężne chałbice B4, BR5, tak, kaliber 203 mm, 280 mm. No super działa. Czy mówimy o tych potężnych działach, które przemieszczały się na gąsienicach? Tak, dokładnie tak. Jest to działo holowane, ale ma podwozie gąsienicowe. To już była artyleria wielkiej mocy. Rosjanie używali ją w czasie szturmów, i to już było to, co zmieniło obraz bitwy w sposób fundamentalny dlatego, że taka haubica ogniem na wprost po prostu mogła rozstrzelać fort. Rosjanie mogli rozstrzelać strzelnicę fortu, mogli torować drogę swoim grupom szturmowym i rzeczywiście w ostatnich dziesięciu dniach walk o Poznań zaczęli Rosjanie masowo stosować artylerię wielkiej mocy. Te ciężkie chałubice po prostu demolowały kolejne forty Poznania. Ale mimo tego, z tego co powiedziałeś, Niemcy bronili się jeszcze 10 dni. No to, to jest dosyć długi okres czasu. To znaczy do 17 Lutego wygasł opór wojsk niemieckich na wschód od linii rzeki Warty. Wcześniej, jak powiedziałem, uciekła część obsady niektórych fortów na zachodzie, w międzyczasie zdobyto lub zmuszono do kapitulacji forty na północ i na południe od miasta. Stopniowo walka zamierała, ale Niemcy wciąż fanatycznie bronili się w centrum, cofali się do Cytadeli. Cytadela niczym w czasie średniowiecznego oblężenia stała się ostatnim punktem oporu. I tam schroniło się dowództwo niemieckie, tam walka cały czas była prowadzona niezwykłą intensywnością. Wyobraźmy sobie potężny gmach, gdzie bronią się Niemcy. Gdzie na przykład mają stanowiska karabinów maszynowych w oknach piwnic. Nie można zbliżyć się za bardzo do takiego punktu oporu, dlatego że wróg, czyli Niemcy, na masową skalę używa Panzerfaustu. W ogóle Panzerfaust to była broń, którą w Poznaniu używali wszyscy. Niemcy, Rosjanie, każdy strzelał z tego pancerfausta, te granatniki były masowo tysiącami zużywane na polu walki. Strzelano z pancerfaustów do czołgów, strzelano z pancerfaustów do dział, strzelano z pancerfaustów do piechoty, strzelano z pancerfaustów do budynku. Sama Armia Czerwona, która prowadziła takie statystyki, wystrzeliła w czasie walki Poznań 7 tysięcy pancerfaustów. Zdobycznych. Zdobycznych na miejscu, dlatego że Poznań to był wielki magazyn. Tam było mnóstwo amunicji, tam było mnóstwo broni ręcznej. Oczywiście ciężkiej broni, takiej jak Karmaty czy czołgi, no Niemcy mieli niewiele, ale nawet tygrys się tam znalazł. Do 20 lutego 1945 roku broniła się już właściwie tylko cytadela, i to był ostatni dramatyczny epizod tej bitwy. Szturm na cytadelę, krok po kroku, grupy szturmowe zdobywające kawałek cytadeli po kawałku. Co ciekawe, trzeba było nawet podciągnąć na skarpę artylerię, żeby strzelać do strzelnic położonych w strefach martwych dla własnej ciężkiej artylerii. Czyli to była walka krok po kroku. I koniec końców, wreszcie wobec całkowitego, bezsensu dalszego oporu, rankiem 23 lutego 1945 roku Poznań został zdobyty. Generał Gonel się zastrzelił, generał Matern się poddał. Co ciekawe, nawet taki fanatyk jak Gonel już w tych ostatnich dniach walki, bo to był 16 luty, wydał rozkaz, że załogi innych fortów, które bronią się na przedpolu bądź innych punktów oporu w mieście, mają przebijać się na zachód lub na północ, czyli nawet Gonel stwierdził: "Walka skończona, ratuj się kto może, a my tu w tej cytadeli zginiemy do końca". Musimy sobie zdawać sprawę, że ten szturm cytadeli, te ostatnie dni obrony Poznania to Niezwykle dramatyczny obraz, setki tysiące ludzi gnieżdżących się w piwnicach, w schronach tego fortu, ten fort okładany non-stop ciężką artylerią radziecką. Walka grup szturmowych, kontrataki niemieckie, to była dramatyczna, ciężka, okrutna walka, często nie brano jeńców. Bitwa o Poznań była niezwykle krwawa, niezwykle dynamiczna, niezwykle agresywna i armia czerwona ponosiła kolosalne straty. Mimo że miała taką przewagę w artylerii, taką przewagę materiałową. Do Dość powiedzieć, że tylko ta druga szturmowa brygada inżynieryjsko-saperska, ona kiedy weszła do walki od 28 stycznia, to w kolejnych dniach i tygodniach boju o Poznań poniosła kolosalne straty. Ona miała 120 zabitych, 400 ponad rannych i kilka czołgów miotaczy ognia spalonych przez obrońców. To były duże straty jak na taką brygadę. I Czujkow widział, że ten Poznań pada, ale pochłania jego wojska. Powiedziałem Kamilu, że w momencie, kiedy ten 29. Korpus Strzelecki podchodził pod Poznań, to tam jedna dywizja miała 4700, inna 5900, inna 4500, ale straty tych jednostek były takie, że gdyby nie przychodziły uzupełnienia, to 29. Korpus Strzelecki zniknąłby w Poznaniu, bo wszyscy by zginęli, byli ranni lub zaginęli. 29. Korpus szeleckiej Gwardii, który zdobywał Poznań, on miał straty na poziomie ponad 9 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Czyli licząc z jednostkami wsparcia tegoż korpusu, ale bez dywizji przydzielonych, można powiedzieć, że co drugi żołnierz tego korpusu zginął, zaginął lub został ranny. Weźmy na przykład meldunek z 9 lutego. Korpus do tego czasu miał zabitych 1200 żołnierzy, ale rannych ponad 5600 tylko z walk o Poznań. W sumie Armia Czerwona w czasie walk o Poznań miała ponad 18 tysięcy wyeliminowanych z walki, z czego tylko bezpowrotnie, czyli mówimy o zabitych i zaginionych, było około 5 tysięcy ludzi. Straty były ogromne. Kiedy jeszcze broniła się Cytadela, 18 lutego 1945 roku dowództwo korpusu meldowało 27 Dywizja Strzelców Gwardii, stan osobowy 3200 ludzi, 74 Dywizja Strzelców Gwardii, stan osobowy. 3371, 82 Dywizja Strzelców Gwardii, stan osobowy 3610. I... To pomimo tego, że do tych dywizji przychodziło uzupełnienie. Tak, pomimo tego, że przychodziło uzupełnienie, każda z tych dywizji została zredukowana o 30 bądź nawet o 45% stanu osobowego. To pokazuje skalę strat. Oczywiście straty niemieckie były większe. Ja powiedziałem, że Czujkow po bitwie zameldował 23 tysiące jeńców. Wcześniejsze raporty były mniejsze. Mówiło 17-18 tysięcy jeńców. Zginęło znacznie ponad 5 tysięcy niemieckich obrońców. Ta bitwa pochłonęła ponad co najmniej 10 10 tysięcy żołnierzy, którzy zostali zabici, a straty niemieckie mogą być dalece niedoszacowane, gdyż część jeńców, oczywiście nie mówimy tu o tysiącach jeńców, ale część jeńców, żołnierze Armii Czerwonej rozstrzelali. Czy zatem Poznań, jako ta twierdza w koncepcji Hitlera, twierdz mających zatrzymać armię czerwoną spełni swoje zadanie? Tak, dlatego że ideą Festungów było opóźnianie, paraliżowanie natarcia przeciwnika w warunkach, kiedy własna armia ogólnowojskowa nie jest w stanie odtworzyć linearnego frontu. Po Poznań dławił czujkowa, Poznań dławił żukowa. Gdyby nie było obrony twierdzy Poznań, logistyka Armii Czerwonej na linii Odry w pasie Pierwszego Frontu Białoruskiego działałaby o wiele sprawniej, o wiele skuteczniej. To obrona Poznania o kilka tygodni wydłużyła niemiecki opór na Pomorzu. Pozwoliła Niemcom przez cały luty 1945 roku walczyć z Armią Czerwoną na Pomorzu. Dawała czas Armii Niemieckiej do konsolidacji obrony kierunku berlińskiego, aczkolwiek Niemcy poprawnie tego czasu nie wykorzystali, ale to wynikało już z tego, że po prostu ich państwo się rozpadało. Natomiast twierdza poznańska spełniła swoje zadanie. Czujkow zdobył Poznań, ale koszt, jaki poniósł, był olbrzymi. Stracił bardzo dużo żołnierzy, stracił mnóstwo czasu, ale koniec końców został ten Poznań zdobyty, został odblokowany i Rosjanie złapali oddech. Nie minie dwa tygodnie od kapitulacji Poznania... A Żukow będzie już panem większości zachodniego pomorza, dlatego że armia czerwona od 1 marca przyspieszy, wznowi swoje działania ofensywne, najpierw likwidując Niemców na Pomorzu Zachodnim. A czy można posunąć się nawet do stwierdzenia, że ta obrona Poznania przedłużyła wojnę o kilka tygodni? Czy to jest zbyt dużo? Może sama obrona Poznania nie przedłużyła wojny o kilka tygodni, ale na pewno przedłużyła walki na Pomorzu Zachodnim. To nie ulega żadnych wątpliwości. Obrona Piły, obrona Poznania wpłynęła w sposób niezwykle istotny na czasowe, kilkutygodniowe sparaliżowanie zaplecza pierwszego Frontu Białoruskiego. Bez wywalczenia sobie odpowiednich węzłów komunikacyjnych, wydolnych węzłów komunikacyjnych, Żukow nie mógł dalej nacierać na zachód. Musiał zlikwidować twierdzę na swoich tyłach i to kosztem olbrzymich strat, przede wszystkim 29. Korpusie Strzeleckim Gward i 91. Korpusie Strzeleckim zostało zrealizowane. Ale Poznań był oszałamiający jako bitwa materiałowa, dlatego że od 24 stycznia do 23 lutego, czyli do kapitulacji cytadeli, musieli Rosjanie wystrzelić na Poznań 5000 ton amunicji. 400 wagonów amunicji spadło na Poznań. To jest 6 milionów nabojów karabinowych, 5 milionów nabojów do automatów, czyli nabojów pistoletowych, 130 tysięcy ręcznych granatów, 7 tysięcy zdobycznych pancerfaustów, 315 tysięcy pocisków i granatów moździerzowych i artyleryjskich wszystkich kalibrów wywaliła Armia Czerwona na Poznań. I powiem tak: to, że ciężkich pocisków rakietowych M-31 wywalili ponad 4 tysiące, to nie robi jeszcze aż takiego wrażenia, ale kiedy się przeczyta te statystyki, że na Poznań spadło 331 pocisków kaliber 280 mm i 3854 kaliber 203 mm, no to sobie wyobraźmy te ciężkie radzieckie haubice B4 na gąsienicach, które łącznie wywalają w te forty, w tą cytadelę 3854 pociski, naprawdę dużego kalibru. To jest zmasowane użycie najcięższych artylerii w czasie szturmu twierdzy po to zresztą tą chałbicę B4 zaprojektowano, żeby rozwalała forty i umocnienia stałe. Dla Czujkowa Poznań był ostatnim poligonem przed Berlinem, bo przecież generał Wasyl Czujkow zacznie swoją legendę nie szlak bojowy, ale legendę jako obrońca Stalingradu, a skończy jako zdobywca Berlina. I Poznań był ostatnim poligonem, ostatnią lekcją jak zdobywa się wielkie miasto przed Berlinem dla Czujkowa i dla Żukowa. I oni obaj sobie uświadomili, że najlepszy Sposobem jest zalanie wroga lawiną stali, i obaj po Poznaniu mieli świadomość, że szturm Berlina, jeżeli Niemcy będą bronili tak Berlinę, jak bronili Poznania, będzie ciężki i krwawy. I dzisiaj, wiele lat po wojnie, ta dramatyczna, krwawa, niezwykle skomplikowana bitwa o Poznań, rzeczywiście gdzieś tam znajduje się na drugim planie. Gdzieś tam niknie przy sławie innych wielkich bitew. Natomiast to była jedna z najcięższych, z najkrwawszych bitew o miasto na ziemiach współczesnej Polski. Poznań, inaczej na przykład niż Wrocław, Armia Czerwona zdobyła szturmę. Tu musiała to zrobić. Jeżeli chciała posiadać Berlin, najpierw musiała posiadać Poznań. Dziękuję Ci Norbert za ten, za ten odcinek. Myślę, że z pewnością nie jest to ostatni odcinek dotyczący tego ciekawego roku 1945 tej zimy 1945 na ziemiach polskich, bo tam każdy epizod jest bardzo dramatyczny i niezwykle ciekawy. A ja za ten odcinek jeszcze raz dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując Podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.